Dzień dobry, proszę Państwa. Dzisiejsza konferencja prasowa w Łomży. Jaki jej temat? No, temat alarm. Alarm, ponieważ idioci z Brukseli, z Warszawy i różne ekoświry chcą zaorać podlaskie rolnictwo. To, co w tej chwili dzieje się, to jest, proszę Państwa, realizacja utopii. Unia Europejska planuje zalanie 400 tysięcy hektarów użytkowanych rolniczo w Polsce. Co to znaczy 400 tysięcy hektarów w Polsce? No to znaczy więcej niż całe powiaty łomżyński, zambrowski, wysokomazowiecki razem wzięte. Oznacza to, że w Polsce ziemie, które są obecnie użytkowane rolniczo, przestaną być meliorowane. Woda pozostanie na polach. Oznacza to wyłączenie tych pól z użytku rolnego. Działania Unii Europejskiej w postaci Europejskiego Zielonego Ładu i takich rozporządzeń to nic innego jak po prostu ideologiczne wytwory, które uderzają w bezpieczeństwo żywnościowe. My wzywamy rząd od wielu lat i naciskamy rząd jako Konfederacja do obrony polskiego rolnictwa, bo to jest właśnie kwestia bezpieczeństwa żywnościowego. Natomiast, proszę Państwa, mamy też do czynienia z podobnymi zjawiskami w województwie podlaskim. Na mocy tak zwanej ptasiej dyrektywy powstała dyrektywa i ekspertyza polskich służb, w myśl której rolnicy zostaną pozbawieni ponad 10 tysięcy hektarów. Początkowo możliwość korzystania z tych ziem zostanie ograniczona. Docelowo jest obawa, że rolnicy po prostu będą musieli opuścić te ziemie. Proszę Państwa, to są ogromne koszty. Ogromne koszty nie tylko likwidacji dobrze prosperującej, a zwłaszcza bardzo mocno prosperującej w województwie podlaskim gałęzi, jaką jest rolnictwo na wielu obszarach. Natomiast to jest też uderzenie, to co powtarzamy, w bezpieczeństwo żywnościowe. Ten kryzys covidowy udowodnił wszystkim, że samemu trzeba nie tylko umieć się bronić, ale umieć produkować leki, umieć produkować żywność, mieć te możliwości, ponieważ jest to kwestia bezpieczeństwa krajowego. Jak to wygląda dzisiaj, proszę Państwa, chociażby na terenie powiatu łomżyńskiego, w regionie ziemi łomżyńskiej? No to dotknie na przykład 8 tysięcy hektarów w samej gminie Rudki. W gminie Łomża to również kolejne tysiące hektarów dotkniętych tymi planami. I to proszę zwrócić uwagę, że mówimy o zalewaniu, które będzie miało również szkodliwe skutki przyrodnicze. To nie tylko jest zaoranie rolnictwa. Dzisiaj ta gospodarka funkcjonuje w symbiozie. Podlaski rolnik gospodarujący na torfowiskach funkcjonuje symbiotycznie, w sposób naturalny, sprzężony z przyrodą. Dzięki temu, że on wykasza dane ziemie, że one nie są pozalewane, ma pasze dla zwierząt, a z drugiej strony jest to miejsce chociażby gniazdowania tysięcy, dziesiątków tysięcy ptaków, setek różnych gatunków, które są chronione. W momencie, kiedy zostaną zrealizowane plany eurokratów i różnych ekoświrów, bo nie nazywam ich ekologami, ekologia to jest mądre, racjonalne współżycie człowieka z przyrodą i to mądre, ekologiczne zagospodarowanie dóbr przyrodniczych ma miejsce w województwie podlaskim, na terenie, zwłaszcza w których mówimy, na torfowiskach, na terenach, które są również objęte ochroną Natury 2000. To dobrze funkcjonuje. Obecny system jest optymalny. Tak? Natura się rozwija, natura żyje, rolnicy wykaszają, dzięki czemu te obszary nie zarastają. Proszę Państwa, po utworzeniu Biebrzańskiego Parku Narodowego zrobił się ogromny problem z brakiem wykoszeń i to spowodowało, że torfowiska, o które tak chce zabiegać Unia Europejska, zaczęły zarastać i przestało funkcjonować tam torfowisko. Były ogromne nakłady związane z tym, żeby wracać tam do stanu pierwotnego, czyli do stanu, w którym rolnicy wykaszają, proszę Państwa, te tereny, po to, żeby zachować bioróżnorodność. Znaczy, jest pewien cykl przyrodniczy, który zostanie w ten sposób zakłócony. My apelujemy do rządu, po pierwsze, żeby się wycofał, żeby nie realizował tych chorych pomysłów. Niestety, mamy świadomość, że te pomysły są realizowane w Brukseli również przez eurokomisarza Wojciechowskiego z nadania rządów PiS-u. Jako jedyni, jako Konfederacja, mówimy stanowcze nie temu wariactwu. W tej chwili
moje tournée po województwie podlaskim w tej sprawie ma przede wszystkim nagłośnić ten temat. Weszliśmy w zeszłym tygodniu również z interwencją do Ministerstwa Rolnictwa w tej sprawie. Będą nasi przedstawiciele również na poniedziałkowych konsultacjach. Nie pozwólmy idiotycznym urzędnikom z Brukseli, z Warszawy, czy różnym ekoświrom, którzy nie mają pojęcia, co to znaczy ekologiczne zagospodarowanie tych ziem, na to, żeby zniszczyli i rolnictwo, i różnorodność przyrodniczą tego regionu.